robimy? No chcemy filozofować i chcemy zaprosić Was wszystkich do wspólnego uprawiania filozofii razem z nami. Uważamy, że to jest bardzo potrzebne. No tak się składa, że już wiele, wiele lat uprawiamy filozofię w sposób akademicki i uważamy, że to jest część naszego życia, że to jest ważne, no nie tylko ze względu na nasze życie, to jest sprawy, filozofia porusza sprawy naprawdę podstawowe, fundamentalne, najważniejsze i chcemy razem o tym porozmawiać. Ale można też porozmawiać o trochę mniej poważnych sprawach i filozofię też tam zaaplikować. To, tak, tak, czyli to nie będą tylko spotkania, powiedzmy, akademickie na poszczególne tematy, powiedzmy, problem bytu, problem nieskończoności, problem prawdy i tak dalej, tylko będziemy starali się zaczynać od tematów aktualnych, te, które są aktualnie dyskutowane w życiu społecznym, w życiu publicznym i wychodzić od nich, pokazując ich filozoficzne zaplecze i zastanawiając się nad tym filozoficznym albo zapleczem. Co filozof może właśnie na te tematy powiedzieć. Czy filozoficzna robota do czegoś się przyda w tych problemach, czy nie? I niekoniecznie znowu, jak mówię, ja się będę upierał, tylko te poważne. Na każdy temat chyba można oczywiście, trochę pofilozofować. No ale chyba będą również filmy, prawda? Jak się uda, jak najbardziej. Czyli porozmawiamy również o filmach. O filmach możemy i o literaturze, no o wszystkim właśnie. No i o tym, co Państwo nam zalecą, bo może Państwo będą mieli pytania, będą Państwo mieli propozycje, to my będziemy po prostu to poruszyć. Tak, jeżeli by się przyjęło, jeżeli Państwo będziecie chętni, również takie Q&A jesteśmy w stanie bardzo chętnie zrobić. Więc zaczynamy. Zapraszamy. Czyli spotkania teoretyczne o filozofii, spotkania inspirowane problemami publicznymi, którymi teraz żyjemy, spotkania inspirowane okolicznościami, no takimi jak święta. Zapraszamy na nasze pierwsze spotkanie o świętach i sylwestrowe spotkanie o czasie. Tak. No bo to trudno w tym okresie dyskutować o czymś innym. Tak, to jest dobry pomysł, żeby zacząć. I to, co Państwo nam zadają, dyskusje na temat problemów inspirowanych literaturą, sztuką, filmem i tak dalej, życiem, może jakimiś zdarzeniami z naszego życia osobistego także. No zobaczymy, zobaczymy. Ale na pewno o wszystkim niczego nie będziemy unikać. Nie będą to nie wiadomo jakie akademickie dyskusje, ale sobie tutaj po prostu trochę o filozofii pogadamy. I będą szczere, uczciwe, konkretne, nie będziemy mieszać, nie będziemy ściemniać, jak to się mówi. Będziemy atakować problemy z różnych stron. Z różnych stron. Mamy różne poglądy na różne tematy, nie będziemy bać się w tych różnic. Nie będziemy starać się pokazać, dlaczego filozofowie się różnią, dlaczego my się różnimy i co proponujemy my, bo też mamy jakieś propozycje odpowiedzi. Warto filozofować. Warto i zapraszamy Państwa. Zapraszamy. Jeszcze jedna uwaga. Rozmowa będzie luźna, tak jak widzicie, dwóch filozofów dyskutuje, zapraszamy do włączania się. Gaworzy. No niech będzie gaworzy. Nie mamy jeszcze tytułu, ale chyba warto filozofować, to prawdopodobnie będzie dobry tytuł, ale zobaczymy. Tak czy siak warto filozofować. Zapraszamy. Zapraszał Jacek Wojtysiak i Piotr Lipski.